Serdecznie witamy. Obecnie znajdujemy się przy Muzeum Wsi Lubelskiej. Jeżeli będzie to możliwe, wejdziemy do środka. Pierwszym punktem naszego zwiedzania jest wiatr holenderski, zbudowany w 1918 roku przez majstra Paciuszaka. Był pierwszym obiektem przeniesionym do muzeum w 1976 roku. Jest to młyn wieczny. Wiatraki holenderskie były na Lubelszczyźnie bardzo rzadkie. W środku wiatraka można wyróżnić serce wiatraka oraz kręgosłup, czyli tak zwany król. Idea budowy w Lublinie Muzeum na wolnym powietrzu zrodziła się w 1960 roku. Pierwszym krokiem w tym celu było utworzenie w Muzeum Okręgowym w Lublinie oddziału budownictwa ludowego jako odrębnej jednostki organizacyjnej. Z dniem 1 stycznia 1970 roku oddział został przekształcony w Autonomiczne Muzeum Wsi Lubelskiej. W maju 1976 roku rozpoczęto pracę przy pierwszym obiekcie translokowanym do muzeum, wiatraku z Zygmuntowa. Otwarcie zaś pierwszego sektora MWL Wyżyny Lubelskiej nastąpiło 27 września 1979 roku. Chcę wyjechać na wieś, dojrzałe wiśnie z drzewa dbać, w glinianym piecu upiec chleb, ostatni może raz. Kuźnia urzędowa została zniesiona w 1915 roku. W latach 1915-1940 użytkował ją Jan Wyrostek. We wnętrzu kuźni palenisko, mych, kowadło, warsztat. Kolejarnia z Bogucina przed przeniesieniem do muzeum w 1977 roku należała do Krystyny i Stanisława Smolaków. Budynek jest kopią pierwotnego budynku. Olej wito w olejarni głównie w Adwencie i Wielkim Poście. Obecnie na specjalne okazje w olejarni odbywają się pokazy tłoczenia oleju. Kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został wniesiony w latach 80. XVII wieku. Dwór Sztuki Dzierążyńskiej, drewniany, otynkowany, wybudowany w drugiej połowie XIX wieku. Obecnie we wnętrzu ekspozycja agencji pocztowej i sklepik z pamiątkami. Czy jest jeszcze gdzieś prawdziwa ta wieś, spokojna, wesoła wieś, gdzie kisi się barszcz, gdzie w piątek na targ furmanką się rano gna, gdzie całe dwa dni i noce na bis niejedno wesele trwa. Niech każdy jedzie tam, gdzie chce, a ja swoje ścieżki.